Cześć, z tej strony Wojtek Grzesiak z portalu ścigacz.pl. Znowu spotykamy się z Kymco DTX, natomiast tym razem jest to 360. Poprzednio była wersja 125 dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B, między innymi co najmniej od 3 lat. Tutaj mamy wreszcie 360, a konkretnie silnik jest 321 cm sześciennych. W zasadzie o Kymco DTX bardzo wiele Wam już powiedziałem. Natomiast jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego filmu, no to oczywiście pewne rzeczy odświeżę. Kymco DTX jest to skuter pozycjonowany jako crossover, nazwijmy to. Generalnie myk jest taki, że to już zauważono dawno w samochodach, że odkąd pojawiły się małe crossovery, czyli takie podwyższone hatchbacki, to ludzie kupują coraz mniej aut miejskich, a coraz więcej właśnie tego typu rzeczy. Producenci skuterów postanowili przełożyć to właśnie na taki grunt. Stąd mamy Aprilię terenową SR, którą już testowaliśmy. Mamy Kymco DTX 125, które też już testowałem. Mamy Hondę ADV 350. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od Hondy XADV 750, gdzie była ona uważana za dość dziwny wynalazek. No i mamy też Kymco DTX 360 z silnikiem o pojemności 321 cm sześciennych, który to został zaprezentowany już 2 lata temu, natomiast polscy klienci i w ogóle chyba europejscy musieli na niego chwilę poczekać, no bo wiadomo, pandemia, problemy z logistyką, problemy z półprzewodnikami. Natomiast jeżeli chodzi o to czekanie i dostępność, to do tego jeszcze wrócę na końcu filmu. Bazą dla Kymco DTX 360 jest Kymco Downtown 350. Różnica główna, jeżeli chodzi o dane techniczne, jest w zawieszeniu, a mianowicie spojrzałem sobie przed testem w instrukcję serwisową dla mechaników Kymco Downtown 350i i tam prześwit wynosi 140 mm, natomiast tutaj w Kymco DTX 360 prześwit wynosi 180 mm. Zresztą jeżeli ktoś oglądał, a jeżeli nie oglądał, to polecam film z Kymco DTX w wersji 125, to zobaczycie, że choć no przed kręceniem filmu przedstawiciele importera, firma Motorland, powiedzieli mi, że no nie zależy nam na gonieniu tego skutera w terenie i tak dalej, ale na upartego w jakiś taki teren, no wiadomo, nie adwenturowy, że tak powiem, można nim spokojnie wjechać. Co więcej, można się w tym terenie komfortowo poruszać. Już na pierwszy rzut oka Kymco DTX 360 mocno się wyróżnia, ponieważ ma nowoczesny zawadiacki wygląd, bardzo fajne jasne malowanie, które wyróżnia się chociażby przy obecnej pogodzie, ponieważ troszeczkę kropi deszcz, chociaż pewnie Wy tego nie widzicie. I oczywiście tak, z przodu skrócono błotnik, zamontowano krótki błotnik. Podejrzewam, że po to, żeby się gdzieś tam w razie czego błoto nie zapiekło, aczkolwiek, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że niewiele egzemplarzy to błoto ujrzy. Mamy opony kostkowe do jazdy w podszutrze. Do tego jeszcze jest wiadomo, ABS, system bezkluczykowy, kolorowy wyświetlacz, oświetlenie w pełni LED-owe, kontrola trakcji. Jedyne, czego mi tutaj osobiście brakuje, to system multimedialny Kymco, który jest bardzo fajny, natomiast też właśnie prawdopodobnie nie zastosowano go z tego samego powodu, dla którego był problem z dostępnością, czyli niedobory elektroniki sprawiły, że z wyposażeniem dodatkowym pojawił się problem, natomiast w ofercie Motorlandu jest specjalny, dedykowany uchwyt na telefon, także możecie się w taki uchwyt wyposażyć. Tutaj z lewej strony jest gniazdko zapalniczki, więc spokojnie smartfona możecie podłączyć, ładować i dotrzeć tam, dokąd chcecie. Z ciekawych quirków to od samego początku mi się rzuciło w oczy, a to chyba wszystkie Kymco mają, bo jeszcze kilkoma jeździłem i też to było. To w momencie, jak włączycie kierunkowskaz, to on robi cyk, 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 cyk. A często się zdarza, że komuś zdarza się zapomnieć, więc tutaj coś takiego jest jak najbardziej ok. I zapewne zastanawiacie się, jak działa ta szyba z przodu, ponieważ ona nie należy do największych,
to prawda. Nie ma regulacji też, więc tutaj to należy podkreślić, ale myk ogólnie jest taki, że ona działa. No wiatr gdzieś tam, ja mam 172 cm wzrostu i wiatr wieje mi gdzieś w okolicach głowy, także w wieczne dni, czy nawet w takie chłodne jak dzisiaj, osłona przed wiatrem jest bardzo dobra, a jeżeli chcecie użytkować kymko w naprawdę hardkorowych warunkach termicznych, to możecie kupić mówki, możecie kupić kocyk, to wszystko w ofercie Motorlandu jest. Jak widzicie, zmieniłem troszeczkę okoliczności przyrody, chociaż nadal jest wertepowo. Jestem odwodniony, głodny, ale zadowolony, bo Kymco DTX 360, podobnie jak 125, to jest bardzo dużo dobrej zabawy. Naprawdę sprzęt ten no, nie robi sobie niczego z różnych ciężkich wertepów. Znaczy ciężkich, jak na skuterowe warunki oczywiście. Co prawda w mailu z biura importera proszono mnie, że nie musicie go zabierać w żaden teren, na żadne wertepy, w żadne błoto, nic. No jak nie musimy? No pewnie, że musimy, bo Kymco DTX to... No okej, może nie został stworzony bezpośrednio do tego, no ale każdy przyzna, że zawsze kusi, zwłaszcza jeżeli to jest prasowa demówka. Fajnym featurem w kubełku pod siedzeniem jest to, że jest lampka. To jest pierdołka, ale w momencie, kiedy macie kiepsko odświetlony garaż, czy po prostu jest ciemno, a musicie coś wydobyć, albo coś schować i ułożyć, to jest to mała rzecz, a cieszy i pomaga. Natomiast tutaj pod kanapą znajdziecie zestaw narzędzi, no oczywiście wiadomo, życzę wszystkim, żeby nikomu się nigdy nie przydał, aczkolwiek możecie ich użyć na przykład do zamocowania kufra, jeżeli lubicie sami pomajsterkować i skorzystacie z oferty Kymco. No właśnie, rozmawialiśmy o kasku, to żeby nie być gołosłownym, jak już mamy otwarty schowek, nie. O, i tyle. Także... Ale ja absolutnie nie uznaję tego za wadę, bo mogą być tacy z Was, którym kask się zmieści. Jet myślę ze spokojem tutaj wejdzie, natomiast z tego typu kaskami, no to raczej gdzieś tam małe rozmiary, małe skorupy. Możecie próbować, natomiast ja niczego absolutnie nie obiecuję i tak uważam, że ten schowek jest bardzo, bardzo pojemny. Dobra, opowiedziałem Wam już, że w Kymco DTX 360 mamy kolorowy wyświetlacz, kontrolę trakcji, ABS, wiadomo, niską szybę, która jest niska, ale działa. W pełni LED-owe oświetlenie, system bezkluczykowy, kubełek pod siedzeniem w teorii ma pomieścić dwa kaski albo jeden duży integral, natomiast w moim przypadku mam na tyle dużą głowę, że to jest niewykonalne. Jeszcze w żadnym skuterze nie udało mi się tego zmieścić i wiem, zawsze to powtarzam i będę to powtarzał, dopóki nie znajdę skutera, w którym zmieszczę kask o największym rozmiarze pod siedzeniem. Ok, i teraz pewnie zastanawiacie się, jak DTX 360 ma się do Hondy ADV 350, bo to jest bardzo palący temat. Zarówno dla klientów, jak i myślę, że też dla importerów. I powiem Wam, że tu jest dość ciekawa sytuacja, ponieważ tak, Honda jest 8 kg lżejsza.
moc jest bardzo podobna. Tu mamy 28,5 konia, w Hondzie mamy 28,8 konia mechanicznego, więc tak naprawdę ta różnica jest znikoma. No różnice są konstrukcyjne, wiadomo, Honda się szczyci, że załadowali zawieszenie upside down, no okej, jest ono troszeczkę bardziej miękkie niż tutaj, bo tutaj zawieszenie właśnie, to jest też ciekawe, w 360 wydaje się być sztywniejsze niż w 125. Nie mam pojęcia, z czego to wynika, bo zakładam, że nie wysilano się tutaj aż tak, żeby zrobiono dwie różne platformy, nie sądzę. No i teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy, czy się opłaca? I tak na dobrą sprawę, dla mnie, jako takiego, już jak odrzucę marketingowe mambo jumbo i tak dalej, to główną różnicą jest to, że w Hondzie macie system multimedialny, aczkolwiek problem polega na tym, że ten system multimedialny współpracuje tylko z Androidem, bo nie ma apki na iPhone'a, więc dla mnie to jest tak naprawdę troszeczkę psu na budę. I do tego oczywiście jest to zawieszenie upside down. Czy jest wyczuwalna jakaś duża różnica? No może troszeczkę bardziej Honda się prowadzi trochę bliżej jej do motocykla niż do skutera. Tutaj mamy ten feeling taki bardzo skuterowy. No i teraz wypadałoby pogadać o pieniądzach w takim układzie. Honda ADV 350 z rocznika 2022. Jeżeli gdzieś ją dostaniecie oczywiście, bo z tego co wiem, to ich nie ma i nawet jakbyście płacili w węglu, albo w cukrze, albo w gazie, albo w czym tam chcecie, to jej po prostu nie ma. I ona kosztuje 29 900 zł, no na przyszły rok być może będzie droższa. Zobaczymy, no bo wiadomo, kursy walut i jeszcze wiele innych zmiennych wchodzi tutaj do gry. Natomiast Kymco DTX 360, no okej, jest... Są dostępne egzemplarze u dealerów. Są to egzemplarze z rocznika 2021 i z tym się musicie przeprosić, aczkolwiek myślę, że w obecnych czasach, kiedy często ludzie się śmieją, że mogą sprzedać używany motocykl za tyle, za ile go kupili 2-3 lata temu, ja też bym tak mógł zrobić ze swoim, to jakby nie ma to większego znaczenia, ten rocznik. I teraz tak, 2021 macie za 24 990 zł, czyli 5 tysięcy taniej. I jak dorzucicie złotówkę, to jeszcze macie kufer Shada. Okej, nie jest to kufer Smart, tak jak w Hondzie, no bo w Hondzie dostajecie kufer, znaczy dostajecie, kupujecie, on tam kosztuje chyba coś około 5 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. On jest sprzężony z systemem bezkluczykowym. Jeżeli ktoś nie potrzebuje takiego gadżetu, o właśnie, pyknął nam to bezkluczyk. Jeżeli ktoś nie potrzebuje takiego gadżetu, no to tutaj znowu będzie rozkminka DTX czy ADV, DTX czy ADV. No i to jest, powiem Wam, bardzo ciężkie do rozstrzygnięcia, ponieważ tak naprawdę DTX-owi niczego nie brakuje. Jest to bardzo dobry skuter, bardzo dobrze wykonany, nic tutaj nie stuka, nic nie puka. Ceny części też nie należą do najgorszych i tutaj wspomogę się ściągą. Sorry, nie chwalę się telefonem, po prostu muszę wyjąć ściągę, bo nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich cen. No i teraz tak, no klamka hamulca kosztuje 80 zł prawa, 105 zł lewa. Za pasek zapłacicie 499 zł brutto. Za nowy wariator zapłacicie 149 zł brutto, chociaż nie wiem, co musielibyście zrobić, żeby go szybko zajechać. Za sprzęgło zapłacicie 429 zł brutto. Filtr powietrza kosztuje raptem 44 zł brutto. Jeżeli chodzi o filtr oleju, to nawet nie wiem, nie chcę mi się tego rozkminiać, bo to są pewnie jakieś grosze. Także podsumowując, no Kymco DTX 360 jest bardzo dobrze wykonane, atrakcyjnie wygląda. Robi to, co do niego należy, bo naprawdę można nim wjechać w jakieś różne dziwne miejsca. I jest dobrze wykonane, no bo Kymco jest marką znaną o ugruntowanej pozycji na polskim rynku. Ma bardzo wielu fanów. Zresztą Kymco kręciło z Kawasaki, Kymco kręciło z Hondą. Podobno nadal kręci z Hondą, robią im silniki dokładów, także zastanówcie się, może warto odwiedzić najbliższego dealera i za 25 000 zł niecałe wyjechać
nowiutkim DTX-em 360 z kufrem centralnym SHAD. Musicie wiedzieć, że w takim przypadku, zresztą ten skuter jest bardzo wygodny, można sobie wygodnie tutaj nogi oprzeć z przodu. W przypadku tego typu skuterów, zwłaszcza z takim silnikiem, to nie musicie się ograniczać tylko gdzieś tam, nie wiem, żeby wyskoczyć z domu do pracy, albo na ryby, albo pozałatwiać sprawy, tylko po prostu możecie na niego wsiąść i pojechać gdzieś na przygodę, nawet w dwie osoby, ponieważ mamy uchwyty, mamy tutaj wysuwane cyk podnóżki dla pasażera. No okej, jest to standardem w branży, no ale są. Także Kymco DTX 360 jest to, podobnie jak 125, jak najbardziej adres, który warto rozważyć i pod który uważam, że warto się udać. Thank you.